uczniowie wrzucili już piórniki i zeszyty na dno szaf i oficjalnie zaczęli wakacyjną labę. Ale to wcale nie znaczy, że szkolne drzwi także zostały zamknięte na cztery spusty. Wręcz przeciwnie, do ponad setki placówek oświatowych wjechały ciężkie i lżejsze sprzęty i zaczęły się wakacyjne remonty. Część z nich zakończy się jeszcze przed wrześniem, w części potrwają nieco dłużej, bo i zakres w każdej z placówek będzie inny. Miasto przeznaczy na ten cel około 50 milionów złotych. Wakacje to także gorący okres remontowy na wrocławskich torowiskach. Od soboty aż 12 linii tramwajowych zmieni trasy, a dwie zostaną zawieszone. Pojawi się jedna tramwajowa linia zastępcza i jedna autobusowa. Nadchodzą duże zmiany, bowiem rozpoczynają się trzy remonty torowisk i nastąpi otwarcie trasy przez ulicę Pomorską i plac Staszica. Torowcy zamkną część ulicy Świdnickiej i Powstańców Śląskich, wyremontują odcinek od ulicy Piłsudskiego do Zaolziańskiej. Kolejny front robót otwierają na Kazimierza Wielkiego na wysokości skrzyżowania ulicy Szewskiej i Widok. Będzie też remont torowiska na ulicy Szczytnickiej. A wszystkie szczegóły zmian znajdziecie na portalu wrocław.pl. Nowa lwiarnia we wrocławskim ogrodzie zoologicznym coraz bliżej. Lwiarnia to najważniejsza inwestycja tego roku w Zoo Wrocław. Będzie to pawilon o wyjątkowych parametrach z wykorzystaniem wielu unikatowych rozwiązań. A zamieszkają w nim samiec lwa południowoafrykańskiego z Zoo w Danii oraz dwie samice z Francji. Będzie nowy park kieszonkowy na Klecinie. Na razie na wizualizacjach, ale już jesienią będzie cieszył oko i koił nerwy mieszkańców okolic Wałbrzyskiej i Zabrockiej. Do posadzenia jest 78 drzew i ponad 1000 krzewów oraz bylin. Pojawią się na nim m.in. plac zabaw, ławki i stojaki na rowery. Park Klecina, bo taką będzie nosił nazwę, będzie oddalony o 2 km od Parku Klecińskiego, który rozciąga się wzdłuż Ślęzy i granicy Kleciny z osiedlem Krzyki Partynice. Koszt inwestycji to około 480 tysięcy złotych. Wrocławska Mediateka, pierwsza w Polsce biblioteka multimedialna, zaprasza na swoje 20. urodziny, które będzie świętowała hucznie od 22 do 28 czerwca. Wśród zaplanowanych atrakcji m.in. spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, żywa biblioteka, wyjątkowy seans niespodzianka, wieczór RPG czy warsztaty, a na wszystko wstęp jest wolny. A świętowanie będzie też w sobotę, bo tak jak wspominaliśmy na początku, na Pomorską i Staszica po prawie dwuletnim remoncie wracają tramwaje, więc czeka nas prawdziwe oficjalne otwarcie. Prawdziwe, bo od początku czerwca ulica dostępna jest już dla samochodów, autobusów, rowerów i pieszych. Ponadkilometrowy odcinek torowiska zyskał 4 nowe przystanki, w tym 2 wiedeńskie. Otwarcie ulicy Pomorskiej to doskonała okazja do świętowania, dlatego na sobotę zaplanowano dużo wydarzeń, w większości darmowych. Będą m.in. spacery z przewodnikiem, warsztaty, targi rękodzieła, a nawet koncert. I to wszystko w tym podsumowaniu. Życzymy miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.